Czy trudniej było kiedyś, czy trudniej jest teraz, prowadząc taką firmę? Czy trudniej? Zawsze nie było lekko, ale nigdy nie narzekaliśmy. Chyba teraz jest trudniej, bo postawiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko. Konkurencja nie śpi. Po prostu trzeba niektóre rzeczy wymyśleć albo zaskoczyć. Innych, że tak żeśmy wymyślili, no po prostu trzeba być sobą. I cały czas w jakimś tam kierunku określonym, że szukamy własnych modeli, szukamy własnych pomysłów, szukamy własnych kolorów, własnego brzmienia. Teraz ostatnio to, co zaczęliśmy robić, nasz powrót do pick-upów kręconych na małych maszynkach, które by no teraz nie przeszły absolutnie jakości, ale pick-upy jeszcze do dzisiaj grają, można powiedzieć. I ku radości mojej klient nie chciał zmienić nawet, proszę pana, sprzed 35 lat pick-upu, który kręciłam do tych gitar. Jest pani osobą przebojową, to widać. Czy 40 lat temu też pani miała taką siłę, energię, werwę? Ma jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie, no to albo się ma, albo się nie ma. Jak zgubię, to już będzie mój koniec. Także cały czas próbuję się nakręcić jeszcze w tym kierunku, a poza tym branża jest fajna. Młodych ludzi, dużo muzyków, którzy też są bardzo, że tak powiem, sfokusowani na swoje działania. No i młodość, która wokół mnie. Jak to się zaczęło? Co wam strzeliło do głowy, żeby nagle zacząć robić gitary? Moda na rock and roll. Big Beat, który się rodził tutaj na terenie Wybrzeża i potrzeba gitary elektrycznej. Polskie firmy, żadna tam Legnica, czy Legnica robiła pianina, ale... Defil? O, oczywiście Defil. Wysyłał w ilościach ogromnych do Związku Radzieckiego, całą produkcję, było po prostu pięknie. Marynarze zaprzyjaźnieni przywozili jakieś gitary ze Stanów, które wszyscy oglądali, Fendera to rozrysowywało się, oglądało się ze wszystkich możliwych stron. No i kopiowało. No w końcu gitara to nie jest piąta generacja komputerów, nie wiadomo jakiej... Nie trzeba technologii, tylko dobrego stolarstwa, pomysłu jakiegoś, jak to zrobić, z tym połączyć. Na jaskółczy ogon, bo to pamiętam, taki temat był, jak połączyć gryf z deską, czy na jaskółczy ogon, czy bez. Jak tu zrobić, to było największe wyzwanie, żeby się to nie odkształciło. No i tak powolutku, jedna, dwa, trzy. No i ktoś tam jeszcze, zrób mi taką gitarę, zrób, bo ja bym też chciała, ktoś tam jeszcze. I tak powolutku to zaczynało działać. Potrzeba była, potrzeba, silna potrzeba, żeby mieć gitarę elektryczną. Poza tym no, chłopak z gitarą, proszę pana, w tamtych czasach, co wszystko można było wyrobić. No i nie było tak, że jak zrobiliście kilka tych fajnych gitar, to nagle podjechała czarna Wołga, wyszedł w niej średnio pachnący pan w garniturze i powiedział: pani Halino, ładne gitary pani robi. Czy dla mnie też by pani zrobiła taką? Nie, takiej historii nie mieliśmy. Byliśmy za mali. Tacy panowie to tam może nas zaraz zobaczyli, o, siedzą jakieś tam mróweczki, niech sobie tam malują te gitary. Były problemy inne, że trzeba było mieć jakieś akcesoria, na przykład przełącznik trzypozycyjny. Był ogromnym wyzwaniem. Dowiedzieliśmy się, że w niektórych zakładach polskich są produkowane przełączniki, no bo mieliśmy przemysł zbrojeniowy, mieliśmy, gdzie przełączniki też były niezbędne, w traktorach. Wynaleźli chłopcy taki przełącznik, który był w traktorze, ale też i zarazem w rosyjskim czołgu, taki dawaj, dawaj, i miał trzy pozycje, bo to było istotne. No i właśnie trzeba było się udać do fabryki i poprosić, żeby fabryka zezwoliła na przełączniki na sprzedaż. No ale to był towar strategiczny, w związku z tym dyrektor nie mógł tego sprzedać. Ale uszkodzone przełączniki, które szły na przemiał albo na złom, można było kupić, więc nie miał nic przeciwko. To samo było z magnesami, które też trzeba było w jakiś sposób zdobyć, ale to byliśmy tak mini firmą, że te 100, 200 czy nawet 1000 sztuk rocznie, to dla takiej huty beldą to był śmiech. No ale jakiś tam, że tak powiem, sympatyczno-ludzki, niezrozumiały sposób, dyrektor się zgodził, że z czegoś tam nam zrobi tam jakiś wsad nieduży i będziemy, ale to już dalsza historia, bo wcześniej magnesy, pierwsze magnesy, to żeśmy z szafek od mebli wyciągali i z tego układali odpowiednio polem, żeby się zgadzały, i to były magnesy do pierwszych pick-upów.
ciekawa historia. Niech mi pani powie, bo to jest inwestowanie też w firmę. 40 Absolutnie. Lat temu. Nieustanne. Baliście się, czy nie myśleliście o tym? Nie, raczej nie myśleliśmy. To była potrzeba. No, trzeba kupić kompresor do malowania. No, trzeba kupić. Trzeba było poczekać 2 lata, żeby dostać, złożyć podanie do cechu rzemiosł różnych, żeby poparł to nasze podanie i żeby odpowiedni zakład pracy dał nam, zbudował i później, żebyśmy mogli kupić ten kompresor. Mhm. Tak było z innymi maszynami. No, niektóre były niezbędne, ale no, kompresor do malowania był absolutnie niezbędny. Pamiętam, to była radość ogromna. No bo dostaliśmy przydział na kompresor. A robiliście gitary z wyprzedzeniem, czy robiliście gitary od samego początku tylko na zamówienie? Od samego początku tylko na zamówienie. Było tak dużo zamówień, bardzo dużo zespołu ze Śląska przyjeżdżało. Górnicy dostawali dofinansowania do tych swoich tam zespołów kopalnianych i oni byli naszymi stałymi klientami. Ale to znaczy, że jak były zamówienia, to inwestowaliście w promocję? Żadnej. Żadnej promocji. Łunłunemu, to się wszystko drogą pantoflową odbywało. Pojechał górnik na Śląsk, grali na jakimś tam zgrupowaniu, czy gdzieś, a gdzie kupiłeś taką fajną gitarę? I mieliśmy za kilka dni następnych górników. Naprawdę. Pierwsza jakakolwiek chyba reklama ukazała się, nie pamiętam dokładnie roku, ale w Nowej Wsi. Aha. Nowa Wieś, redakcja Nowej Wsi przyjechała, powiedziała, że mamy fajny interes i czy oni mogą zrobić z nami wywiad i nam zrobią na całą stronę reklamę. No i bardzo się ucieszyli, bo pierwszy raz taka reklama była. Później powstawały pierwsze prospekty, no bo gdzieś tam pojawialiśmy się. Klienci też chcieli wiedzieć, chcieli komuś zawieźć adres, pokazać, jakie mamy gitary i to tak powolutku się rozkręcało. Teraz to są strony internetowe, wszystko się robi. Teraz to... Kiedyś to robiliście zdjęcie i co? I siedzieliście w łazience w ciemni, wywoływaliście te zdjęcia? Nie, na ogół zlecaliśmy to, bo no, tak wszystko sami żeśmy nie robili. Ale zdjęcia pierwszych gitar, to no, pierwszy gitar na tapczanie, to pewno, że sami żeśmy robili. Ale już takie zdjęcia reklamowe czy coś, to już wynajmowaliśmy kogoś, kto się zajmował zawodowo fotografiką. No to dobra, to podchwytliwie zapytam, gitary to też wasze dzieci? A tak. Które były ważniejsze? Te drewniane czy te cielesne? Dzieci są tak samo wszystkie kochane, proszę pana. Mój ojciec mówił, że jak masz, bo zawsze go pytałam, kogo kochasz, mnie bardziej czy siostrę? A ojciec mówił, widzisz, ja mam 5 palców. Obojętnie, którego odetniesz, zawsze będzie, bo tak samo wolało. No pewno, że dzieci swoje własne, tym bardziej, że miałam takich 2 chłopaków, których trzeba było pilnować, żeby się gdzieś tam nie zapałętali. Ale byli słuchani, jakoś tam żeśmy się dogadywali. A gitary? Taki model gitary, która troszkę polubi świat bardziej i można liczyć na dobrą sprzedaż. Kiedyś to było 10 lat. Mhm. Gitara, którą ja osobiście wkładałam bardzo dużą nadzieję na to, że pociągnie nas do przodu, bo była i ładna i tak długo powstawała w współpracy z Rzeszkiem Skawińskim, Regius. Który no, był taką bardzo gitarą elegancką. Tak dużo wysiłku w tą gitarę żeśmy włożyli, żeby ona była takim naszym sztandarowym modelem. Rzeźkowi zrobiliśmy 2 i później zrobiliśmy 5 i sprzedawaliśmy to chyba ze 2 lata. Mhm. Ale musiał upłynąć czas, klient musiał się, że tak powiem, przekonać. Nam zależało, żeby ona była taka dopieszczona, żeby te paseczki, ta ilość drewna, te rodzaje drewna, żeby to wszystko harmonizowało, jak się czy na przodzie, czy z tyłu ogląda, żeby była równie piękna. Pani przynosiła drewno do domu, gitary do domu, czy dom to był dom? Myśmy długo w garażu pracowali, czyli firma była w domu, tam był sklepik, malutki sklepik. To było takie miejsce, gdzie klient mógł sprawdzić, był wzmacniacz. To była firma, dom to był firma. Firma to był dom i tak w kółeczko. Jak chłopaki się odnajdywali jako dzieci? Pani mówiła to na przykład Dawidowi, Dawid nie podchodź, bo to jest gitara. Nie dotykaj, to jest gitara. Nie. Nie, chłopaki musieli na przykład pick-upy zalewać woskiem. No to już jak byli starsi. No ale tak po 10 lat mieli. A jak był mały Dawid, mały Tomek, to pani go brała,
Tomeczku, patrz, to jest gryf. Powiedz wyraźnie, gryf. Aż tak to może nie, bo on słyszał i nie pytał już mnie, tylko on wiedział od razu już tak sobie, bo tam latał i tyle razy słyszał gryf, że już nie musiał pytać. Ale jak Tomek był mały, to siedział w takim kolcu, ja kręciłam pick-upy. No i tak żeśmy się nawzajem pilnowali. Bawili się gryfami w Gwiezdne Wojny? Bawili się. Tak? Bawili się, bardzo lubili trociny nasypywać i tak jeździć z takimi ciężarówkami z trocinami. Bo w garażu były trociny. Wyobrażała sobie pani, że synowie będą zajmowali się gitarami w przyszłości? No w skrytości pewno, że marzyłam. Szkoda to by było zostawić, żeby obce ręce dać, żeby... A poza tym też cały czas uczestniczyli w tym. Przeżywali kolejne targi, jeździli z nami na targi. To się tak wszystko działo, po prostu się działo. A jak rozpoczynaliście działalność, myśleliście o tym, że ona będzie trwać latami? Nie, absolutnie, z żadnych założeń nie było. Chcieliśmy zarobić na życie, a że z gitar wtedy naprawdę był bardzo dobry dochód, bo to były 3 średnie krajowe wtedy, to były naprawdę bardzo dobre pieniądze, to pilnowaliśmy tego interesu, któż by nie pilnował. I tak siłą rzeczy jakoś to tak działało. Nikt się nie zastanawia, ani żadnych założeń nie było, że musimy tam coś... Pewno musimy zrobić dobre gitary. Cały czas była walka o jakość, przede wszystkim jakość. No a jak już zaczęliśmy startować na targach muzycznych we Frankfurcie, to stwierdziliśmy, że bez jakości to absolutnie nic nie da rady. Później następny etap, którym zaczęliśmy na świat wysyłać gitary, najbardziej w jakości przećwiczył nas Japończyk. Gdzie prawie baliśmy się wysyłać gitarę. Oglądane były kilkakrotnie i on też robił zdjęcia, nie wszystkie odsyłał, ale niektóre odsyłał. Ze względu na to, że była jakaś mała niedogodność według na niego, mimo tego, że tolerował różnice w materiałach, bo sam kiedyś robił gitary, także on wiedział, co to jest drewno i że trzeba mieć pewną tolerancję co do jakości, jeżeli chodzi o materiał, nierówności i tak dalej. No to uczyliśmy się jakości. Słucham tego, co pani opowiada i to jest oczywiście pasja, to jest frajda, to jest też młodzieńcza fantazja, te początki, no ale to jest też trzymanie finansów mocno w ryzach. To jest czekanie na to, że się gitara sprzeda, badanie kolejnego zamówienia, ale potem jak z każdym rokiem też jest inwestowanie, bo pojawia się więcej materiałów, więcej farb, więcej drewien. Kto trzymał to wszystko za pysk? No, chyba ja. Chyba ja i niejednokrotnie, jak brakowało, to trzeba się było posługiwać albo kredytem, albo rodzicami, którzy całe życie mi pomagali. W trudnych sytuacjach zawsze byli. To było piękne i myślę, że byłam taka silna, dlatego że miałam rodziców, że byli za mną i jeżeli tata powiedział, córeczko, nie martw się, ja wiedziałam, że on się nie martwi. Ten związek pokoleniowy dla mnie jest bardzo istotny. Chciałabym to przekazać synom, że nic się nie rodzi już i wszystko jest jakąś historią, ale naszą historią. Pani jako estetka też pewnie zwraca uwagę, jestem przekonany, na barwę, na wykończenie, na wszystkie najdrobniejsze szczegóły. Czy był taki moment w historii firmy, że powiedziała pani, no trudno, niech będzie tak jak będzie, ale ja bym to zrobiła inaczej? Czy był taki moment? Oczywiście, że nie zawsze się zgadzam z załogą, nie zawsze się teraz zgadzam z moimi synami. Co prawda nieraz przyznaję po cichu im rację, nieraz głośno. Mają wyczucie dobre. I kształtu, i kolorystyki, bo kolorystyka zaczęła grać ogromną rolę. Kiedyś fajnie było sprzedawać gitary, bo sprzedawały się pod warunkiem, że są czarne, a teraz świat się zmienił. Czują też ten temat. A poza tym mamy w załodze ludzi, którzy latami to robią. Mam 5 ludzi, którzy pracują 30 lat. 20 to jest 8-10 osób. I myślę, że nigdy się nie zawiodłam.
Zresztą to się później też podobało, bo było widać, że i klienci też na to dobrze reagują. Jak pani obserwowała chłopaków, obserwowała Dawida, Dawid interesował się gitarami, interesował się tym, co wy robicie jako rodzice? Chyba bardzo mu się podobało, że dziewczyny się interesowały, jak on gra na gitarze. Ja nigdy go o to nie pytałam, w którym momencie on stwierdził. No później był w moim życiu taki moment, w którym ja poprosiłam synów o wsparcie i tu moje dzieci stanęły za mną. Także ja czuję to, że tak powiem, wsparcie ogromne ze strony synów. Także już mi się dogadali, ale każdy z nich ma możliwość, jeżeli będzie dla niego to za mocne, za silne, albo nie będzie chciał tego robić, będę go rozumiała, może zmienić branżę, bo nic nie można tu na siłę. To musi być wszystko wypływać z własnych zainteresowań, potrzeby, no i takiego jakiegoś wewnętrznego uczucia do tego, co się robi. I to muszą być oczywiście pozytywne uczucia. To, że lubisz swoją robotę, to wiadomo, ale za co ją lubisz najbardziej? Za troszeczkę nieprzewidywalność każdego dnia, za to, jakich ludzi mogę spotykać. Od czasu do czasu mamy bardzo fajny kontakt z muzykami, jeździmy na fajne koncerty, możemy się z nimi spotkać albo w firmie, albo właśnie na koncercie. Poznajemy super ludzi na targach, którzy kibicują nam na przykład i są fanami nawet firmy czasami. No i z samej pracy, że robimy gitary. To jest coś takiego niezwykłego. Na przestrzeni tych wielu lat sporo się dzieje, sporo się zmieniło na rynku, też technologia się zmienia. Starasz się być cały czas na bieżąco, czy jesteś wierny jakiemuś sposobowi tworzenia gitar, któremu hołdujesz od lat? Bazujemy na tradycyjnych rozwiązaniach w postaci drewna, jakie używamy. Natomiast na pewno jest dla nas istotnym wprowadzenie nowych technologii. Maszyny CNC, sposób malowania, używanie na przykład lakierów UV, czy wprowadzenie urządzenia takiego jak plek, który związany jest z obróbką progów. I byliśmy pierwszą firmą w Europie tej wschodniej, która miała taką maszynę. To jest takie narzędzie, które daje nam stuprocentową pewność, oprócz tego, że sami sprawdzimy i sprawdzamy każdy instrument manualnie, to, że jest perfekcyjnie ustawiony. Gdziekolwiek wysyłamy, czy do Japonii, czy do Stanów, czy do Ameryki Południowej, czy do gdziekolwiek w Europie, każda jedna gitara jest sprawdzana i przechodzi przez ten proces, więc zawsze mamy taką możliwość, żeby zweryfikować, jak wyglądała szyjka, jak wyglądały progi. Jeżeli jeden z naszych dystrybutorów, na przykład w Japonii, ma taką samą maszynę, możemy wysłać wszystkie skany i dane i on może sobie gitarę zeskanować u siebie i porównać te ustawienia fabryczne z tym, co na przykład ma po roku w gitarze. I to jest fajne. Dla nas zdecydowanie jest to krok do przodu i takie narzędzie, które spowodowało, że bardziej się jeszcze umocniliśmy w tym, że wysyłamy coś i mamy pewność. Maszyny maszynami, ale człowiek człowiekiem. Gitar też jest masę na rynku. Skąd wiesz, że gitara majoneza jest dobrym instrumentem? Wszystko ocenia klient. Natomiast z naszej strony staramy się robić wszystko tak, jak czujemy najlepiej. Jakie mamy poczucie estetyki względem doboru kształtów, wymyślania kształtów, profili szyjek, doboru przetworników, kolorystyki samej i użytych materiałów. Na naszej stronie stworzyliśmy konfigurator, który jest bardzo, bardzo pomocnym narzędziem. Tu można zbudować konkretny instrument, zobaczyć, czy fioletowa gitara nadal mi się podoba, czy podoba mi się mojej żonie, która też musi w pewien sposób zaakceptować decyzję, ale czasami jest tak, że po prostu dla samej zabawy ktoś sobie skonfiguruje jedną gitarę, drugą, trzecią, czwartą i w końcu mówi, chcę taką kupić. I ta droga też oczekiwania na wycenę jest dużo krótsza. W tym
sztabie zarządzającym jakby firmą jest rodzina. Jest mama, brat i ja. Prowadzimy firmę Majonez. Tata nadal jest z nami związany. Oczywiście nie oficjalnie jako współwłaściciel firmy, ale osoba, która nas na pewno wspiera i jest z nami na takiej zasadzie. Taki moment nastąpił w 99 roku, że ja stałem się wspólnikiem razem z mamą jednej firmy, natomiast w ostatnich dwóch latach gdyby dołączył już pełnoprawnie mój brat Tomek do całej struktury. W związku z tym jest nas trójka. Czy strategiczne decyzje podejmujecie wspólnie, czy jest to ty, jesteś ty, który daje pomysł i... Jestem to ja, jest to Tomek. Czasami, jeżeli chodzi o sprawy bardziej techniczne w firmie, troszkę się podzieliliśmy. Ja się bardziej zajmuję nowymi modelami, stroną targów, na przykład doboru modeli, opcji i tak dalej, wraz z chłopakami tutaj z działu marketingu na przykład naszego. A Tomek zajmuje się bardziej stroną sferą produkcyjną i zaopatrzeniem. Odkąd podzieliliśmy, to działa dużo lepiej i nie wchodzimy sobie w drogę. Jak już, to możemy dyskutować, jakieś dawać sobie pomysły, ale jest to oparte bardziej na takim zaufaniu dla akurat w tym przypadku Tomka. Zaufanie generalnie to jest coś ważnego, co się przewija w tej firmie, bo myślę sobie też, jak kiedyś, nawet nie chodzi o to, jak kiedyś majonez wyglądał, a dzisiaj jak wygląda, tylko w ogóle o produkcji gitar i sprzedaży gitar. Są firmy, które produkują gitary i sprzedają gitary. Wy produkujecie gitary, jakie chce klient i on potem sobie kupuje tę gitarę, którą sobie wymarzył. To jest jakby zaufanie do strony klienta i, no i też nie bójmy się tego słowa, duże ryzyko. Czy ten system zadziała, czy nie zadziała, to na to potrzeba odwagi. To jest też duże zaufanie, żeby dać klientowi możliwość skonfigurowania gitary, a nie zrobić tego samemu i dopiero dać mu dobry produkt, tak? Tu zaufanie musi działać w obie strony, ponieważ klient też czasami zamawia instrument, gdzie może sobie wyobrazić z swoich doświadczeń, jak wykorzystując gatunki drewna, które zna, dlatego jak ta gitara będzie brzmiała na nie, dobierając przetworniki, podstrunnice, różne rozwiązania, ale często nie ma o możliwości ogrania tego instrumentu wcześniej, czyli jako troszeczkę zamawia to z dużą dozą zaufania dla nas. Natomiast z naszej strony staramy się zrobić wszystko, co możemy, co jest w naszych możliwościach technicznych i jako producenta, czy zdobyciu materiałów do produkcji, przetworników, cokolwiek. No, są teraz takie sytuacje, że na niektóre elementy trzeba czekać na przykład 5-6 miesięcy. I teraz, jeżeli klient jest w stanie zaufać nam, że dobędziemy taki przetwornik, czy taki gatunek drewna, to jest fajnie, to możemy przyjąć takie zamówienie, ale też czasami zastrzegamy, że możemy tego nie znaleźć. Mhm. I bardziej myślę, że klient musi zaufać nam. Kucharz, zanim się stanie dobrym kucharzem, to też parę zup wylewa do kosza, nie? Ile musieliście gitar powiesić na ścianie, żebyście wiedzieli, że takich rzeczy się nie robi, tylko musimy poskładać to trochę inaczej? Gatunki drewna, które używaliśmy, zawsze były niejako tymi sprawdzonymi. Czasami eksperymenty, które były zbyt ciężkie, na przykład były tragicznie ciężki jesion. Zwykle jest to polski jesion, który z pięknym materiałem, ale jest ciężki i to dyskwalifikuje ten materiał, bo muzycy, sam jesteś muzykiem, wiesz, że na pasku i trzymać instrument parę godzin i mieć problem z kręgosłupem, to nie jest przyjemna sprawa. Staramy się nie robić całej partii instrumentów, tylko robimy poszczególne prototypy i wtedy na bazie tych prototypów ulepszamy rzeczy. Jeżeli możemy stworzyć w przypadku Regiusa Cora na przykład, bo stworzyliśmy 4 profile korpusów z myślą, żeby jeden został, ale tak wyszły genialnie w naszym przekonaniu tutaj, że nie mogliśmy wybrać jednej wersji. Wybraliśmy 2 wersje. Dzisiaj są 2 wersje z modelu Regius Core Classic, który ma profilowanie zupełnie inne od Cora i stwierdziliśmy, że no dobrze, to zróbmy 2.
jeżeli powstaje nowa gitara, to potem wy jesteście zadowoleni z tej gitary, wiadomo, ale dajecie też komuś do przetestowania, do ogrania, żeby muzyk, zawodowiec wypowiedział się, jak ta gitara brzmi na scenie, jak brzmi w studio, co by poprawił, co nie. Jak ważny jest dla ciebie, jako dla szefa, feedback u użytkowników muzyki? Ogromnie ważny, ale pierwsze szlify, tak jak my to widzimy, robimy tylko i wyłącznie w naszym gronie. Mhm. Wszyscy pracownicy, wszyscy chłopacy tutaj, którzy są zaangażowani w budowanie instrumentów, oglądają, ogrywają, wyrażają swoją opinię, co by zmienili, to oczywiście poprawiamy, robimy nowy prototyp, sprawdzamy, czy jest fajnie. Jak już mamy tą bryłę i to wszystko, jak chcemy, żeby to wyglądało, wtedy wysyłamy do muzyków i czekamy na ich opinię. I tak było czasami, że trzy robiliśmy i dopiero trzeci powiedział, tak, to jest to, bo jest tutaj zmienione, tam zmienione. Czasami to są malutkie rzeczy, ale bardzo ważne z punktu na przykład ergonomii i wygody gry, co jest dla nas też bardzo, bardzo ważnym elementem przy konstruowaniu instrumentów. Z jednej strony opowiadasz o firmie, jakby to była twoja pasja, z drugiej strony jesteś też biznesmenem twardo stojącym na ziemi. Jak byś to wyważył? Gdzie jest biznes, gdzie jest pasja? Pasja to jest ta przyjemność, że codziennie mogę tutaj być, że tworzymy nowe instrumenty, że mamy nowe wyzwania. Pojawiają się nowe gatunki drewna, nowe wykończenia, co jest też super. Przyjemny, że możesz oglądać nowy kolor w nowym instrumencie i pokazać to światu. Mhm. To jest super. I od razu dzięki Instagramowi i Facebookowi dostajemy zwrot. Czy ludzie to lubią w ogóle, czy mi się podoba? Czy oszaleli, czy jeszcze nie na punkcie tego instrumentu, tego wykończenia? Czasami się tak dzieje. Czy powiedzą, nie, zrobiliście to źle. A biznes jest też czymś bardzo istotnym. No, dbamy o relacje z naszymi dostawcami, z dealerami. To są najważniejsze elementy. Oczywiście zapewnienie płynności finansowej to jest podstawa. Także jest ten balans taki, który nie zawsze ta część biznesowa jest tak przyjemna, jak ta pasja. Obserwując rynek, pracując z drewnem, ucząc się tego drewna, też trzeba być przygotowanym na ryzyko. Jako szef, odpowiedzialny facet. Lubisz ryzykować? Lubię ryzykować. Nie może wszystkim, bo to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast ryzykowanie, jeżeli chodzi o nowe modele, nowe pokazanie światu czegoś trochę może innego, trochę w innym wydaniu, czegoś, co może jeszcze kogoś zaskoczyć i tego, czy się ludziom to podoba. A się podoba, to wiadomo. I teraz tak, w dzisiejszych czasach mała firma, która robi duże rzeczy, musi mieć wyjątkowych pracowników. Ufasz ludziom? Trudno zdobyć twoje zaufanie? Ufam ludziom, ale też dla mnie podstawą jest to, żebym mógł sobie zaufać najpierw i potem, żeby to zaufanie przełożyć do ludzi. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzę do sklepu muzycznego i jest dużo gitar, a wśród nich stoi gitara majoneza. Co odróżnia tę gitarę od pozostałych? Zdecydowanie nasz design, kształt i nad tym pracowaliśmy od praktycznie początku. Jak zdecydowaliśmy się, żeby robić swoją linię instrumentów. Skupiliśmy się na lepszych materiałach, własnych kształtach, rozwiązaniach konstrukcyjnych. Dodatkowo na pewno to, że klient może sobie skonfigurować gitarę. Dobrać drewno na top, na podstrunnicę, cały korpus może sobie skonfigurować, przetworniki. To jest ten wyróżnik do innych gitar, które są standardowymi instrumentami dostępnymi w sklepach. Warto powiedzieć też, że w dobie powszechnej obrony ekologii jesteście proekologiczni. Nie, wbrew pozorom nie wycinacie lasów i nie robicie gitar, tylko z tego co wiem, robicie też gitary z wyselekcjonowanych odpadków, tak? Tak. Są to pozostałości z produkcji dużych instrumentów.
głównie z szyjek i korpusów też w jakiejś tam ilości, jeżeli jest to do wykorzystania, bądź na przykład topów, które zostały wycięte na duże instrumenty i gdzieś skrawki zostały, które możemy sobie dowolnie wymodelować pod serię basów Kali. Są to małe instrumenty kompaktowe z własnym systemem słuchawkowym, z zasilaniem, z preampem i dodatkowo wyposażone w nasze przetworniki. Model, który bardzo dobrze się przyjął na rynku i wiele ludzi docenia to, że jest to gitara w 100% wykonana z pozostałości po dużych instrumentach. 40 lat za wami, z sukcesem. Jak sobie wyobrażasz firmę za 40 lat? Chcielibyśmy pozostać w tej sekcji instrumentów butikowych, wykonywanych na życzenie. Jeżeli będziemy w stanie kupić materiał, to w dzisiejszych czasach i przy tym, co się dzieje, może być trudne, bardzo trudne nawet, bo stąd na przykład wykorzystanie każdego kawałka drewna jest tak ważnym elementem, już proekologicznym oczywiście, ale też z tego tytułu, że trzeba szanować materiał. Myśleliście o lesie majoneza? Mamy takie plany, żeby robić w ramach albo jednej, albo kilku sprzedanych instrumentów, kilka nasadzeń. Temat dość trudny, żeby znaleźć odpowiednie miejsce i odpowiednich ludzi, bo sami nie jesteśmy w stanie zgromadzić tych sadzonek na przykład, czy zająć się tym osobiście, bo jest to zbyt rozległy temat. Natomiast chcemy związać się z jakąś organizacją najlepiej, która by podjęła się i pilnowała tego. Tomek, wy z Dawidem dorastaliście w domu muzycznym. Często gadaliście o gitarach? O gitarach jako takich nie. Bardziej o produkcji, o ludziach, z produkcją związanych, o muzykach, ale jako gitarze nie. Jak wyglądał wasz dom, jak byliście mali? Był przepełniony muzyką. Tata dużo grał na różnych instrumentach i ta muzyka ciągle gdzieś była w domu. Jak nie tata, to przyjeżdżali muzycy po odbiór instrumentów albo żeby przetestować, nagrać jakieś promo wideo, albo przy okazji imprez filmowych, gdzie chłopaki brali gitary, wzmacniacze, była jakaś perkusja i robili jam session regularne. Także muzyka w domu była od zawsze, odkąd pamiętam. Podobało ci się to? Było to tak naturalne i po prostu jakby z tym się urodziłem, to już było, także to ciężko powiedzieć, żeby to mi się nie podobało, bo to była część mojego życia. Pytam o to z ciekawości, bo czasami tak jest, że tata robi jedno, mama robi, też zajmuje się muzyką, starszy brat idzie w to samo, co robiła mama, to młodsze rodzeństwo mówi, kurde, to ja chcę być kimś innym. Ja też chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia i miałem w zasadzie z muzyką do czynienia przez 24 godziny na dobę, no praktycznie. Non-stop gdzieś ta muzyka była i to nawet nie wiem, w którym momencie to tak przeskoczyło, że gdzieś tam czułem się z tym związany. Może to też wynikało z tego, że zawsze byłem gdzieś tam potrzebny i czułem się nawet jako dziecko potrzebny do jakichś nawet drobnych rzeczy, nie wiem, typu poukładanie części w magazynie, no bo co innego może dać 8 czy 10 latkowi do robienia, jednocześnie zaangażowania i wtedy gdzieś tam pewnie ta potrzeba bycia potrzebnym dla kogoś gdzieś się wywiązywała i tak pomału gdzieś to się rodziło. Potem były pierwsze targi, kiedy miałem lat chyba 16, pojechałem na pierwsze targi Musikmesse do Frankfurtu. No i tam to już w ogóle był dla mnie jako 16-latka no wielki świat. Pierwszy raz na taką dużą imprezę i do tego miałem okazję zobaczyć Saceniego, zrobić sobie zdjęcia, to jako no był mój idol jako dzieciaka. Wtedy jeszcze dość dużo grałem i, no i wzorowałem się, no inaczej, no jak każdy dzieciak, no, że chciał gdzieś tam na kimś się wzorował. Jesteś osobą, która nadzoruje produkcję, tak? Tak. To się wiąże z dużą odpowiedzialnością. Czy ty bierzesz na swoje barki całą odpowiedzialność za produkcję, czy ta odpowiedzialność jest też rozłożona trochę na cały zarząd? Bardziej odpowiedzialność względem samej produkcji jest rozłożona na poszczególne działy produkcyjne. Niemniej odpowiedzialność biorę ja. Mhm. Jak są jakieś takie decyzje związane z jakimiś takimi dużymi zmianami organizacyjnymi, to
muszę to z kimś przedyskutować, żeby to raz, żeby powiedzieć na głos, sobie to zwizualizować w ten sposób i też no, niekiedy lepiej jest to z kimś przedyskutować, żeby zobaczyć też inny punkt widzenia, że to nie do końca może być tak, jak mi się wydaje, a może jednak warto by to zrobić w inny sposób. W tej chwili trochę się pozmieniało, jeżeli chodzi o transport, o ceny i o surowce. Te ceny są różne od tych, które były. Czy to sprawia tobie więcej problemów, więcej kłopotów ci spada na głowę, czy to się rozkłada w ogóle na cały zarząd, skoro ty jesteś odpowiedzialny za produkcję? Wszystkie problemy i tak bierzemy, dyskutujemy we trójkę, bo nie jesteśmy w stanie gdzieś tam tych rzeczy wyodrębnić na tyle, że to jest czyjś problem, to jest na przykład problem mamy, to jest problem mój, to jest problem Dawida i nie wchodzimy jakby w swoje rzeczy, wręcz przeciwnie, to nas wszystkich dotyczy i rozmawiamy o tym. Ja osobiście to traktuję bardziej jako wyzwanie względem tego, gdzie jak zrobić coś bardziej efektywnie względem zarządzania organizacji, żeby te rosnące koszty zminimalizować względem efektywności na produkcji. Także bardziej to traktuję jako wyzwanie. Czyli na przykład zwiększyć efektywność na produkcji można tym, żeby zwolnić dwie osoby i kupić dwie maszyny. No to tak nie działa. Aha. Człowieka nie, w naszej branży nie można zastąpić jedno do jednego maszyną. Liczy się tu długoletni fach, który ludzie mają wypracowany razem z nami przez długie, długie lata. Jest mnóstwo czynności, do których jest potrzebny człowiek. Ja bardziej patrzę na stronę organizacyjną, stronę tego, żeby ludzie się lepiej ze sobą komunikowali, żeby robili te same czynności, które są potrzebne w danej chwili, a nie coś, co będzie potrzebne za dwa tygodnie, bo akurat ma wolną chwilę i zrobi coś, co akurat w tym momencie nie jest potrzebne. Bardziej o takie rzeczy, których jest mnóstwo w całym procesie produkcyjnym. Ciekawi mnie jeszcze to, bo jesteś artystą, jesteś muzykiem, ale też odpowiadasz za firmę. Czy te wszystkie instrumenty traktujesz emocjonalnie, czy to są produkty, dobre produkty, które idą na sprzedaż? Nie można wszystkich traktować emocjonalnie, bo nic byśmy nie sprzedali, tylko byśmy się zachwycali własnymi dziełami. To trzeba trochę dystansu złapać takiego, żeby mieć chwilę zadumy na tym, że wow, chłopaki wykonali naprawdę świetną robotę. I tak jest w zasadzie codziennie, bo codziennie widzę coś, co mnie zaskakuje. Ale no, prowadząc firmę, nie można emocjonalnie podchodzić do każdego instrumentu. Ale jako muzyk na przykład, jak wprowadzicie jakiś nowy model albo nowe rozwiązanie, masz coś takiego, że chciałbym mieć taką. Tak, to się zgadza. Jest zawsze tak, że jak jest jakiś nowy model, prototyp, to robimy 3 sztuki, 4, to jedna ląduje u mnie, jedna u Dawida, jedna zostaje w firmie. Ewentualnie jak budujemy instrument razem z jakimś artystą, to kolejna idzie do muzyka na testy. Lubisz testować instrumenty? Jest to super kręcące, w sensie takim, że jest taka kumulacja takiej fajnej energii, gdzie te miesiące pracy nad prototypem w końcu się zmaterializowały w ten instrument, który można już ograć. Także jest to wydarzenie w firmie, które no, widzę, że wszystkich angażuje w firmie, bo wszyscy się tym autentycznie cieszą, mają swoje sugestie, każdy chce literę dotknąć i przetestować i mieć jakieś zdanie na ten temat. To też prowadzenie firmy i praca tutaj jest twoją pasją. Jakie masz marzenia związane z firmą? Jak myślisz o tym, jaki będzie majonez za 40 lat? Wiesz co, nie myślę w aż tak dalekiej perspektywie. Bardziej myślę o tym, jak ją unowocześnić względem organizacyjnym. Budujemy nowy system IT, który pozwoli nam efektywniej zarządzać z gospodarką materiałową, relacją z klientem, z całą produkcją od początku do końca. Także ja bardziej patrzę na firmę w takim perspektywie 5 lat i w jaki sposób unowocześnić produkcję, którą teraz robimy. Z rzeczy nowych to są przetwórniki, które przez ostatnie 2 lata
Budowaliśmy, w zasadzie tylko testowaliśmy, robiliśmy R&D całej, dopiero w tym roku mogły się gdzieś tam pokazać światu. Wspomniałeś o przetwornikach przed chwilą. Przetworniki zaczęliście robić sami. O ile pamiętam, to mama przetworniki robiła już dawno temu. To dlaczego nie robiliście przetworników już 20 lat temu? Z prostego powodu nie było na to przestrzeni za bardzo. Raz, że marka nie miała takiej pozycji, tak jak teraz, żeby wprowadzić swoje przetworniki i móc oferować swoją elektronikę pod naszym logo. A dwa też, musisz mieć odpowiednią przestrzeń taką organizacyjną, żeby to zacząć robić. Mówi się, że mama ma zawsze rację. Ma zawsze rację? I tak, i nie. To wszystko zależy, jest zawsze względne, bo mama ma gigantyczne doświadczenie w branży w Polsce i w ogóle jest jedną z takich nielicznych osób, nawet powiedziałbym, że na świecie, która prowadzi firmę gitarową, jeśli nie jedyna. Także ma przebogate doświadczenie. Fantastycznie potrafi pracować z ludźmi i właśnie słuchać ich. Jest coś, czego zazdrościsz mamie? Zazdroszczę, nie, podziwiam. Właśnie to w jaki sposób umie budować relacje, w jaki sposób potrafi opowiadać o filmie, o tym, co robi, o swojej pasji. Tak szczerze, przekładacie życie w firmie na życie rodzinne? No zawsze jest tak, że po jakiejś mniej więcej pół godziny spotkania poza firmą, w takim krótkim czasie obiadowo, deserowym, to zawsze będzie temat firmy, a co w poniedziałek, czy albo są wypłaty, albo że są jakieś targi, albo jakiś muzyk przyjeżdża, albo jest jakiś wywiad do jakiejś gazety. Także zawsze temat jest. Żyjecie firmą. Żyjemy firmą. Nikt to się nie zmienia. Zdrowia. Dziękuję.